Czy czerwony kapturek miał czerwone nakrycie głowy? Czy w ogóle nakrycie głowy miał? Ale to nie jest jedyny problem z czerwonym kapturkiem, bo podobno ta historia była zbyt kontrowersyjna, aby Disney miał ją odwagę nakręcić. A jak było naprawdę, tego dowiecie się w dzisiejszym odcinku. Wszystkich na kanale Zaburzenia Fikcji, szczególnie tych, którzy są tutaj pierwszy raz oraz tych, którzy dopiero niedawno do nas dołączyli. Zapraszam Was do lajkowania, do subskrypcji i tak dalej, bo sami wiecie, jak bardzo jest to potrzebne, aby materiał mógł się rozpowszechnić. I jeśli pamiętacie, jak poznaliśmy wspólnie, tudzież poznaliście wcześniej historię Kopciuszka, to wraz ze mną dokopaliśmy się do Chin, a nawet jeszcze głębiej, no i wracamy z czerwonym kapturkiem. Podobno historia ta była zbyt kontrowersyjna, żeby Disney mógł ją nakręcić, ponieważ zaowalowana jest seksem i dorastaniem i dojrzewaniem także aż głowa mała, ale o psychoanalitykach porozmawiamy sobie później. Jesteśmy w Chinach, czerwony kapturek jest ustnie przekazywany z ust do ust, również w krajach azjatyckich przez setki lat, ale tam czerwony kapturek jest silną i niezależną młodą kobietą. Ogólnie często jest tak, że czerwony kapturek jest po prostu młodą, dorastającą dziewczyną, a nie dziewczynką, ale o tym później. W każdym razie, kiedy dopada ją tygrys i wciąga do łóżka, ta rzuca, że chce się jej, uwaga, będzie obrzydliwie, kupę. I tygrys reaguje na to tak, że powinna zrobić to w łóżku. Jednak dziewczyna, no cóż, wiecie, młoda kobieta, mówi mu, że ona musi zrobić to na zewnątrz. No cóż, tygrys widać nie jest zbyt skurzony tą perspektywą, żeby jednak ta kupa w łóżku się pojawiła, więc pozwala dziewczynce, aby wyszła na dwór i załatwiła swoją potrzebę. Jednak przywiązuje do niej grubą nić. Ta jednak odwiązuje się i przywiązuje grubą nić, tudzież sznur, do drzewa i ucieka do swojego domu. Kiedy bestia ją goni, ta zatrzaskuje jej drzwi przed nosem. I tak, czerwony kapturek radzi sobie zupełnie sama, bez myśliwego, bez mężczyzny, bez pomocy. Z kolei w Europie baśnie ma swój pierwowzór w XI wieku. W drastycznych opowieściach za jej prekursora uchodzi Egbert z Liège, opisujący Facunda Ratis historię, gdzie chrzestny podarowuje swojej chrześnicy wełnianą pelerynę. Ta idzie w niej samotnie do lasu, zostaje pojmana przez wilka, który zabiera ją do swoich młodych. Nie jest zdolny jej pożreć, a szczeniaki zaczynają głaskać głowę kapturka, na co ta mówi: nie porwijcie mojej peleryny, którą dostałam od ojca chrzestnego. I tak, tutaj czerwony kapturek ma nawiązywać do tradycji chrześcijańskiej, czyli chrztu, chociaż mówi się też o pogańskiej tradycji, gdzie czerwony miał odganiać zło. Francuski tytuł baśni La Petite Chaperon Rouge, mam nadzieję, że dobrze to wypowiedziałam, wskazuje kolor i rodzaj nakrycia głowy. Jednak baśniolog, zbieracz Andrew Lang w XIX wieku, Red Fairy Books 1890, przekazał w The True Story of Little Golden Hood, French Tale, wersję, według której nakrycie głowy kapturka miało być złote i zaczarowane. Pełniło funkcje ochronne i gdy wilk chciał połknąć dziewczynę, poparzyło mu paszczę. Później za wilka zabrała się babcia. Uznanego Wam już Charlesa Perrault nakrycie głowy miało dla dziewczyny znaczenie i oddawało jej osobowość. Warto wiedzieć, że jest dużo kontrowersji wokół tego, jak ubrał swoją bohaterkę, bo ubrał ją w znany sobie sposób, czyli jak młodą osobę z wyższej warstwy społecznej, a powszechnie wiadomo, że uznawana była ona za chłopkę. Ale co tam kapturek, kiedy nagi wilk leżący w łóżku babci mówi do dziewczyny: zostaw podpłomek i masło na skrzyni i chodź tu położyć się koło mnie. Przebrane za babcię witają serdecznie i zachęca do napicia się wina i spróbowania plasterków mięsa leżących w spiżarni. Dziewczynka zgadza się na to z radością i zajada się mięsem babci, popijając łódko starowinki krwią. A co dalej? Oto, moi drodzy, niesamowita scena striptizu.
Wtedy wilk rzekł: rozbierz się i połóż się ze mną. Gdzie mam położyć fartuszek? Wrzuć go do ognia, nie będzie ci już więcej potrzebny. Zdejmując ubrania, gorsecik, spódnicę, halkę i pończochy, dziewczynka zadała to samo pytanie, a wilk za każdym razem odpowiadał: wrzuć to do ognia, nie będzie ci już potrzebne. Małwa, gdy dziewczynka kładzie się do łóżka, dziwi się, że babcia jest tak mocno zbudowana. Zły wilk rzuca się na kapturka i go zjada. Morał. Koniec. Młode osoby, widać tu dokładnie, a dziewczęta w szczególności, ładne, zgrabne, wielkiej zacności, źle robią, słuchając kogo popadnie. I nie ma w tym nic dziwnego, że tyle z nich ginie w paszczy wilka złego. Mówię wilka, bo w tej społeczności nie wszystkie wilki są identyczne, a bywają wśród nich bardzo sympatyczne, ciche i bez cienia złości, miłe, pełne łagodności, co ślad w ślad za panenami do ich domów biegną ulicami. Lecz niestety każdy wie, że te wilki grzeczne z wszystkich wilków są najbardziej niebezpieczne. Przechodząc już do Grimmów, wersje mamy dwie. Te z 812 roku, czyli połączenie tego, co opowiadały Janet i Mary Hasenflug, Rothepsien, czyli czerwona czapeczka. I te z 57 roku. Nagi wilk znika już w pierwszym wydaniu, to było zbyt wiele na nerwy Wilhelma. Grimmowie postanowili ubrać wilka, po pożarciu babci założyli jej ubranie i czepek. Równocześnie jednak w niniejszym nowym wydaniu troskliwie usunęliśmy każde wyrażenie nieodpowiednie dla wieku dziecięcego. Okej, chyba nikogo już nie dziwi, że jeśli mowa o Grimmach, to zawsze wspomnę coś o pani Elizie Karmińskiej, tłumaczce Grimmów, która podkreśla, że niemieckie słowo określające bohaterkę może oznaczać dziewczynkę i dziewczynę, das Mädchen. I chodzi tu raczej o młodą kobietę, jej równouprawnienie w relacjach ze starszymi kobietami, matką i babcią jest podkreślane praktycznie na każdym kroku. Chodź, czerwony kapturku, masz tu kawałek ciasta i butelkę wina. Zanieś to babci, jest chora i słaba. Może się tym wzmocni. Ruszaj, zanim zrobi się upał, a gdy będziesz szła, to idź grzecznie i nie schodź z drogi, bo upadniesz, rozbijesz szkło i dla babci nic nie zostanie. A gdy wejdziesz do izby, nie zapomnij powiedzieć dzień dobry i nie zaglądaj od razu do wszystkich kątów. Zrobię wszystko jak należy, powiedział czerwony kapturek. I potwierdził to uściskiem dłoni. I tak czytamy w tłumaczeniu pani Elizy Karmińskiej, o co chodzi. W przykładzie Tarnowskiego to już grzeczna dziewczynka, która mówi: zrobię wszystko, jak każesz. Przyrzekł czerwony kapturek mamusi. A u Mirandoli? Dziewczynka przyrzekła matce, że wszystko spełni, jak należy. I właśnie, mamy tutaj już słuchającą, poddającą się, taką grzeczną po prostu dziewczynkę, która nie jest w jakiejkolwiek relacji z mamą, jest po prostu dzieckiem. A polscy tłumacze, no cóż, poniosło ich trochę dalej. Cenzura obyczajowa. Wilk, spotykając dziewczynkę w lesie, pytają, co niesie pod fartuszkiem. To mowa jest o zaspokajaniu zachcianki, żądzy, a w przekładach jest to zneutralizowane do stwierdzenia faktu, że wilk po prostu najadł się i zaspokoił apetyt. Myśliwy, widząc wilka, nazywa go w oryginale starym grzesznikiem, co w przekładach zostaje przekształcone w starego szkodnika. Cóż, pewne podteksty znikają. Pojawia się tutaj oczywiście szlachetny myśliwy, który ratuje dziewczynkę, babcie, zaszywa w brzuchu wilka kamienie. Wilk umiera, obciążony ponad siły kamieniami. Co więcej, czerwony kapturek ma dwie części, a w drugiej, kiedy spotyka wilka po raz kolejny, jest już silniejsza. Pędzi prosto do domu babci, zamykają się w domu, a gdy wilk wychodzi na dach domu, dziewczyna wylewa do koryta smakowite resztki pochodzące z wyrobu kiełbasy. Wilk niesyty i łakomy ląduje w korycie i topi się w nim. Czerwony kapturek poszedł radosny do domu i nikt nie zrobił mu już krzywdy. Ponieważ czerwony kapturek w drugiej części, która pojawia się u Grimmów bardzo rzadko, jeśli chodzi o właśnie, jest już
dojrzalszy, doroślejszy, wie jak reagować, wie jak się chronić. Wiecie, taka profilaktyka. Ogólnie jeśli chodzi o scenę połknięcia dziewczyny przez wilka, porównywana jest ona często do starotestamentowego proroka Jonasza, który wyszedł odmieniony i nawrócony. Podobnie ma być z dziewczynką. Wczesne wersje opowieści podkreślają aspekt kanibalistyczny. Czarny charakter podsuwa dziewczynce w końcu mięso babci. Kanibalizm jest tematem tabu, ma to podkreślić zło wilka. Innymi ważnymi motywami są przebranie postaci męskiej za żeńską i bazujące na tym oszustwo. Ale czym byłaby baśń bez analizy Bruno Bettelheima, który w książce Cudowne i Pożyteczne daje 30-stronicową psychoanalityczną wykładnię tej krótkiej baśni. Posłuchajcie. Czarująca, niewinna dziewczynka, którą połknął wilk, to obraz wywierający niezatarte wrażenie. W baśni Jaś i Małgosia czarownica jedynie miała zamiar zjeść dzieci w czerwonym kapturku i babcia i dziecko zostają naprawdę przez wilka pożarte. I idzie w tym dalej, ponieważ zachowanie kapturka komentuje słowami. Gdy dziewczynka rozbiera się i kładzie do łóżka obok wilka, a wilk powiada, że ma duże ręce, by ją mocniej uścisnąć, sytuacja staje się tak oczywista, że nie zostawia żadnego pola dla wyobraźni, ponieważ na tak bezpośrednią i jasną próbę uwiedzenia bohaterka nie reaguje ani ucieczką, ani oporem. To albo jest niemądra, albo chce, by ją uwieść. I jeśli chodzi tutaj o przepychanie tej wersji z tym, że chce, żeby ją uwieść, skoro Bettelheim analizuje tą opowieść jako opowieść o małej dziewczynce, to chyba trochę popłynął. Oczywiście pojawia się tu też porównanie, że czerwony kapturek to symbol okresu, bo po prostu wszystko, co czerwone, jest kobiecym okresem dojrzałości. Oczywiście jej matka musiała przejść tą samą drogę. Dziewczynka, idąc przez las, spotyka wilka na rozstaju dróg. Dokąd idziesz, dziewczynko? Co masz w koszyczku? Pyta wilk. Niosę bochenek chleba i butelkę mleka dla mojej babci. Którą ścieżkę wybierasz? Pyta dalej. Ścieżkę igieł czy szpilek? Ścieżkę szpilek. W takim razie ja wybieram ścieżkę igieł. Mowa tutaj o czasie szpilek i igieł. Według fragmentu zanotowanej przez Dartona, dziewczęta wychowywane w systemie klasowym spinają szpilki, które nie spinają na trwale, a igła przeszywa i robi coś już na dłużej, co oczywiście ma symbolizować seks, bo wszędzie musi być seks, a według badaczki Verdier nawiązanie w czerwonym kapturku jest również do męskich burgundzkich przebieranek chłopców w zakrwawioną skórę wilka i dziewcząt, które w tych obrzędach udział nie brały, ale z kolei inni badacze wytykali jej, że to nawiązuje jeszcze do czegoś innego. I faktycznie takimi różnymi badaniami i odkryciami z różnych kultur można by się tutaj przerzucać, ale chyba życia by nam nie starczyło, żeby o wszystkim opowiedzieć. W każdym razie, jak zwykle, jeśli chodzi o kobiety, no to okres, seks, dojrzewanie i wszystko to w czerwonym kapturku, oczywiście przy odrobinie striptizu i kanibalizmu, jak najbardziej na propsie. I oczywiście symbolizm w baśniach jest jakby podstawą i nie będziemy podważać tutaj tego, że on w ogóle istnieje i że jest istotny. To, czy brniemy bardziej w stronę seksu, kanibalizmu, czy po prostu tego, że baśnie zawsze miały troszeczkę pomóc dzieciom i dorosłym przejść przez życie w metaforyczny sposób, chronić je przed pewnymi zagrożeniami, ponieważ w tych opowiastkach zawsze było trochę tej życiowej prawdy, tak? Nie idź sama do lasu, uważaj w lesie, nie rozmawiaj z każdym, kto cię zagada i tak dalej. Co z dzisiejszymi zakończeniami, gdzie wilk trafia do zoo, ucieka do innego lasu, zaprzyjaźnia się z czerwonym kapturkiem albo przechodzi na wegetarianizm? Nie pomagają. Dla naszych dzieci nawet takie drastyczniejsze zakończenie, które nam wydaje się wow, takie straszne, jest bliższe do zaakceptowania, pozwala pozbyć się zła, ponieważ świat baśni ma być światem czarno-białym. Tam ma być jedno rozwiązanie. Wilk musi zniknąć. Sam fakt, że wilk dalej gdzieś jest,
że on może się zmienił, a może tym wegetarianinem jednak długo nie będzie i jednak będzie chciał nas pożreć, powoduje u dzieci strach. Dziecko traci poczucie bezpieczeństwa, bo zbyt duże podobieństwo do realnego świata, do tego, co dziecko ma na co dzień. Sami pomyślcie, kogo najbardziej baliśmy się w Harrym Potterze? Czy złego Lorda Voldemorta, czy jego okrutnej nauczycielki? Dlaczego? Bo była bardziej prawdziwa. A pomyślcie teraz o tym, że jesteście dzieckiem i ktoś wam mówi, że wilk, który chciał pożyć czerwonego kapturka, jest gdzieś w innym lesie albo w którymś zoo. No, to zabierzcie teraz dziecko do tego zoo. Pamiętajmy o tym, żeby nie popadać w skrajność. Jeśli chcecie wiedzieć więcej o innych baśniach, innych historiach, zapraszam Was po raz kolejny do subskrypcji, oglądania, lajkowania, dawania łapek w górę, a już niebawem kolejny odcinek na zamówienie, czyli Pocahontas i Love Story, którego nie było, oraz szykuje się już całkiem na poważnie pierwszy odcinek kryminalny z zaburzeniami psychicznymi w tle. Pozdrawiam Was, Wasza Beata. Szła dziewczynka lasem nocą, rączki, nóżki jej się pocą. Zobaczyła wilka w krzakach, myśli, kur, ale będzie draka. Zwierzak rzecze, panciu młoda, załatwimy to w jagodach. Ktoś ocali moją cnotę, miałam chronić ją na potem. Lecz początek opowieści trzeba w inny czas przemieścić, bo dziewczynka nie jest wcale kim na pozór się wydaje. Mała znana była w lesie, że w potrzebie pomoc niesie. Za opłatę bardzo niską mogła zrobić prawie wszystko. Wilk to nowy erotoman, mała mocno napalona, bo nie szczędził pijak w słowa, chwaląc się, że kasanowa. O tak, baby, to fakt. Chciała skusić go dziewczyna, chodząc lasem w karmazynach. Nie dał złapać się psia jucha, aż do chwili, gdy posłuchał, jak rozmawiał misiek z bobrem, że tej małej wilk nie ciobnie, a rozmowę ustawiła ta dziewuszka, ta przemiła. Wilk ukuty w dumę srodze, porwał małą tuż przy drodze, ku uciesze cichej wody, wciągnął sobą wprost w jagody. Wprost w jagody, o tak, baby, to fakt. Kiedy zerwał z niej spódniczkę, to okazał się prawiczkiem. Zobaczywszy małej łono, uciekł z miną wystraszoną. Płynie z tego morał srogi, dla playboyów znak przestrogi. Jeśli w mowie gibki ozór, to zachować umiej pozór.